Niedziela, popołudnie, idealna pogoda, by jako kibic Lecha spędzić swój czas na meczu na stadionie, co nie? Nie? Nie, bo do stolicy Wielkopolski przyjechała dzisiaj Super Wisła Płock. I co śmieszniejsze, jeszcze lepsza wyjechała. Jedyna Wisła w Ekstraklasie pokonała na wyjeździe mistrza Polski 3-1. Autorem pierwszego gola był Vallo i strzelił tą bramkę z główki w ostatniej minucie pierwszej połowy. Drugie trafienie to wolej Wolskiego w 50 minucie, a golem pieczętującym to starcie było trafienie Kolara w 89. Natomiast bramkę dla gospodarzy trafił Michał Skóraś. Dzisiejsze zwycięstwo było trzecim z rzędu zespołu z Płocka, co plasuje ich na zasłużonym fotelu lidera. I może sam mecz nie był dzisiaj tak łatwo wygrany jak poprzednie dwa, ale tak czy siak Wisła była zespołem mądrzej grającym, który w 100% zasłużył na to zwycięstwo. Pierwszy gol padł chyba w najmniej oczywistym momencie, bo ta pierwsza połowa no nie była jakaś najwyższych lotów i ja już nieco przysypiałem, a to trafienie Vallo mnie całkowicie rozbudziło. Przy okazji muszę przyznać, że Christian idealnie odnalazł się w tej sytuacji, bo miał koło siebie dwóch stoperów kolejorza, a tak czy siak doszedł do czystej pozycji strzeleckiej. Ogólnie zespół z Płocka prezentował się dzisiaj lepiej i wygrał to spotkanie strategią i pomysłem. Na słowa uznania zasługują strzelcy bramek, asystenci, ale poza nimi oczywiście bramkarz Gradecki, który wyłapał taką setę jeszcze przy stanie 1-2, że no ten mecz mógł się zakończyć spokojnie innym rezultatem, gdyby nie wyłapał setki Welde. Dodatkowo na słowa uznania zasługuje Aleksander Pawlak, który już w poprzednim sezonie w końcówce wyrastał na jednego z moich ulubionych młodzieżowców tej ligi. I tak jest nadal. Nie wpisał się może dzisiaj ten zawodnik do protokołu meczowego, natomiast ewidentnie brał udział w sytuacjach bramkowych i powiedzieć, że kreował grę, to jakby nic nie powiedzieć. No mówiłem, ten chłopak wie co ma grać, jest konkretny, techniczny i nie ma, tak jak mówiłem, jakiegoś takiego wygórowanego ego. Leśniak dzisiaj przy okazji aktywny i zasadniczo wydaje mi się, że na plus, można mu przy okazji wybaczyć, że no... popełnił błąd przy golu na 1-2 dla Lecha. Pochwaliłbym też Sekulskiego, bo chociażby w tej pierwszej połowie jeszcze przy stanie 0-0 miał niecelny strzał na bramkę, ale doszedł do sytuacji. Zganić go natomiast nieco trzeba za nietrafienie innej sytuacji jeszcze przy wyniku 2-0, gdzie wychodził sam na sam z bramkarzem, praktycznie jeszcze ze swoim kolegą z drużyny. I zamiast oddać strzał na bramkę już zza 5 metra, to po prostu chciał podawać i to nie wyszło. I tak podsumowując, no, Wisła gra jak lider i nim... na szczęście jest. Mecz wygrany, tak jak mówiłem, strategią i pomysłem, bo zespół z Płocka nie speniał w momencie, gdy Lech już szturmował ich bramkę w końcówce spotkania, bo już wydawało się, że Lech wyrówna, a jednak potem płocczanie zrobili kontry i mieliśmy już po meczu. I teraz tak ogólnie patrzę sobie w terminarz i czekam po prostu chyba na mecz Wisły-Płock z Krakowią, bo no zapowiada się, jeśli obie drużyny pozostaną w takiej formie, jak są dotąd, to zapowiada się genialne spotkanie. Aha, i jeszcze jedno. To było pierwsze zwycięstwo Wisły-Płock w Poznaniu w historii. Brawo. A mistrz Polski zagrał dzisiaj bardzo niemrawo. Mało powiedziane, ten zespół oprócz starcia domowego z Dinamem oraz chyba z Karabachem nie zagrał innego dobrego. Bramki tracone dzisiaj po prostu w banalny sposób. Gol na 0-1 to jest jakaś katastrofa, jeśli chodzi o defensywę, bo zobaczcie sobie to w powtórce. Cristovallo miał obok siebie dwóch obrońców kolejorza i tak naprawdę żaden z nich nie próbował odebrać mu piłki. Najlepiej po stronie mistrza Polski to zagrał dzisiaj chyba Michał Skóraś, u którego widać ewidentną sportową złość, bo przy golu na 2-1 no poleciało kilka niecenzuralnych słów z jego ust i rzucało się w oczy, że cała postawa jego zespołu po prostu go irytuje. Wydaje mi się, że oprócz straconych bramek to główną rzeczą, którą będziemy wspominać, a na pewno kibice Lecha po tym meczu, to no niewykorzystana seta Welde, bo spokojnie wyszedł sam na sam z Gradeckim i miał naprawdę sporo czasu, żeby podjąć decyzję, gdzie uderzyć, a nie patrząc po prostu walnął prosto w bramkarza i trybuny no też się trochę zdenerwowały. Poza tym kolejorz był jakiś taki niedokładny i bez energii, co w tamtym sezonie nie cechowało zespołu kolejorza. A dzisiaj ta drużyna po tym spotkaniu, po dwóch meczach domowych, jest na ostatnim miejscu w tabeli z 0 punktami i bilansem bramkowym 1-5. Co może być nieco mroczne, a jak przypomnimy sobie, co działo się z mistrzem Polski w poprzednim sezonie, no to jeszcze mroczniejsze. Ale nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, dopiero dwie kolejki z potężnymi zespołami, a Wisła Płock nie chce się powtarzać, chociaż to zrobię, jest pierwszym zespołem w tabeli, ma bilans bramkowy 10-1. I 9-9 punktów. Także brawo dla zespołu z Płocka. I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj i zapraszam was do posiadania dobrego humoru oraz pozdrawiam zespoły Rakowa, Częstochowa i Stali Mielec.